Jesteśmy właśnie po wielkich emocjach mundialu. Trzy mecze za nami. Gdyby miał pan ocenić to, co widzieliśmy, to jaka ocena byłaby dla poszczególnych meczy? Powiem szczerze, że te mistrzostwa nam się nie udały i to nie jest dla nikogo w tej chwili żadną tajemnicą. Wszyscy oglądaliśmy te trzy spotkania grupowe i oczekiwania związane z naszą reprezentacją były zdecydowanie większe niż to, co dostaliśmy od piłkarzy i od Adama Nawałki. Wszyscy zastanawiamy się, dlaczego tak się stało i chyba nadal nie dostaliśmy odpowiedzi od sztabu szkoleniowego i od samej reprezentacji. Mówienie o tym, że zabrakło nam umiejętności piłkarskich, nie do końca jest prawdą, bo widzimy wiele ekip, drużyn, które albo prezentują podobne umiejętności piłkarskie, albo podobny potencjał i one grają dalej, grają z powodzeniem. W ogóle te mistrzostwa są generalnie zaskakujące. Idzie nowa, młoda fala piłkarzy i przez to zmienia się obraz piłki nożnej na Mistrzostwach Świata. A dla nas oczywiście ten pierwszy mecz z Senegalem to było coś, co źle ustawiło nas w tych mistrzostwach, ale koniec też nie był specjalnie budujący, mimo że wygraliśmy z Japonią. I właściwie chyba można ubolewać, że my jesteśmy jedyną taką drużyną, która bardziej martwić się może nawet po wygranym meczu, jeśli odniesiemy się do tych ostatnich 10 minut meczu z Japonią, niż po meczach przegranych. Wielka szkoda i pewnie, że chcielibyśmy, żeby szybko zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, włodarze polskiej piłki opracowali nową koncepcję tego, jak można doprowadzić tę drużynę, która nie powinna być poddawana rewolucji, a raczej ewolucji, do tego, by za dwa lata podczas Mistrzostw Europy dała nam zdecydowanie więcej radości. I też nie można mówić o tym, że bez sensu było pompowanie balonika. Trudno było mówić po udanych eliminacjach, po udanych meczach towarzyskich bezpośrednio przed mundialem, że nie stać nas na coś więcej niż tylko wyjście z grupy. Okazało się, że nie stać nas nawet na wyjście z grupy. Taka jest rzeczywistość, życie toczy się dalej. To nie jest koniec świata i koniec polskiej piłki. Absolutnie w takich kategoriach tego postrzegać nie możemy. Trzeba myśleć w długiej perspektywie i myśleć o tym, by co dwa lata na mistrzowskich imprezach polska reprezentacja pojawiała się z nadziejami, z nadziejami na to, że może coś zwojować i oby na kolejnej mistrzowskiej imprezie udało się rzeczywiście zrobić coś, co da nam ogromną radość.